Nie zapomnij o lajku i subie. Zapraszam Was również na mojego Instagrama oraz grupę na Facebooku o nazwie Dziwadełka. Cześć! Siemanko, moje Dziwadełka, kochane, z tej strony Thalas i dzisiaj będzie odcinek na temat tego, jacy bohaterowie płatni tych, których możemy po prostu zakupić w pakietach, są najlepsi jeżeli chodzi o Koloseum, natomiast y, którzy są y, bardzo dobrzy, lub też można i najlepsi pod tutaj konkretne y, linie, na przykład y, oraz to co dają. A zatem, y, może zaczniemy właśnie od owych linii. Więc tak, ze względu na to, że mam wszystkich akurat bohaterów płatnych poza tymi oczywiście najdroższymi gdzie tam trzy medale kosztują e, paręset złotych zacznijmy od Wielkoluda on ma bardzo przyjemną rzecz ze względu na to, że daje odporność piechoty 50% oraz atak piechoty 30% oczywiście będziemy, e, będę się starał tutaj mówić o wszystkim e, jeżeli chodzi na Golda dla, na Goldzie bo e, po prostu mm, no, moim zdaniem tak po prostu będzie tutaj y, lepiej. Następnie przejdę do koloseum i powiem y, już jak będzie sprawa się przedstawiać, jeżeli tam o ramki chodzi. No i oczywiście premia do szybkości budowy, która jest bierna. To oznacza, że nieważne czy mamy go wstawionego jako lidera, czy też nie, tak czy siak premie do szybkości budowy plus 30% mamy na stałe. No na, natomiast, żeby mieć premię do odporności piechoty lub ataku piechoty, musimy go wystawić jako lidera lub też po prostu dać jako jednego z bohaterów. Więc tak sprawa się przedstawia. Następnym bohaterem, który jest płatny, jest tkaczka. Tkaczka, moim zdaniem, jest świetnym bohaterem, jeżeli chodzi o linię, ze względu na to, że na goldzie zwiększa PZ całej armii o 25%, obrony nie, odporności, przepraszam, o 25% i atak armii o 20%. Więc daje to samo, jeżeli chodzi o atak, co daje w tym momencie. Nam również y, m, Rose, bo Rose też daje plus 20%. Mała diablica. Coś, co się. Oczywiście tutaj mamy atak strzelców 30% i PZ strzelców 50%, ale najprzyjemniejszym jest to, iż mamy y, szybkość badań do 25% dodatkowo na Goldzie. Jak widzicie, ja mam aktualnie 5%, no niestety tylko 5%. Przeklęty myśliwy. Tutaj natomiast sprawa zupełnie inaczej się przedstawia. Mamy wiadomo, atak piechoty, jednakże, jednakże nie jest to bohater, którego wystawiamy do y, wojowania. Jest to raczej bohater, który ma umiejętności bierną, jaką jest szybkość łączenia paktów 20%. Możemy, chyba że wykorzystujemy tutaj maksymalną wielkość koalicji, jeżeli chodzi o cud. Czyli. 200 tysięcy, czyli tak jak możemy powiedzmy mieć mm, 2 miliony, powiedzmy 300 tysięcy, ustawić rajd, tak będziemy mogli jeszcze dodatkowe 200 tysięcy tutaj ustawić, jeżeli będzie to nasz lider. Więc to by był przeklęty myśliwy. Tutaj natomiast mamy, jak widzicie, znowu pieśń bitewną. U biedźmy znów, czyli o Eloise. Natomiast mamy również szybkość szkolenia, 20% na maksymalnym poziomie i 20% ataku armii. Przechodzimy dalej. Morska śpiewaczka ma dokładnie to samo co tkaczka, tyle że muszę wam powiedzieć tutaj, że morska śpiewaczka jest bohaterem typowo pod tutaj bycie lider liderką po prostu. Bo tkaczka jeszcze, tkaczkę moim zdaniem, bardziej opłaca się tutaj mm, kupić oraz ulepszać ze względu na to, że jest ona po prostu boska w Koloseum. Ale do tego przejdziemy dalej. Nieziemska opiekunka, czyli jak widzicie, znowu 25% i strzelcy znowu, tak samo. Dokładnie. Teraz barbarzyńca, barbarzyńca, jak widzicie, kawaleria tutaj już. Kawaleria Max PZ Kawalerii 50%, nieprzenikalna obrona 25%, no i atak kawalerii 30%. Smokehouse nie jest płatnym bohaterem, jest to bohater, który mm, wylatuje z heli albo wyzwań. No i tutaj mamy szybkość badań oraz nieprzenikalną obronę i atak armii. Fajna sprawka. Ok, tutaj znowu mamy manekin szkoleniowy, znowu mamy pieśń bitewną i atak armii. To wszystko sprowadza się do tych samych procent. Tutaj natomiast mamy tak samo strzelcy, no i obrona. Ok. opiekun gaju, on jest całkowicie pod strzelców, jak widzicie, odporność strzelców, PZ strzelców, atak strzelców. Więc tak, 50 50 30 tak się to przedstawia. Tutaj znowu szybkość badań, tylko że tutaj już do 25% zauważyliście niektórzy bohaterowie mają do 20, niektórzy do 25. No i oczywiście obrona i atak armii tak samo 20%. Laleczka. Moim zdaniem najbardziej przydatny bohater, jeżeli chodzi o taki o rozbudowę można by powiedzieć tutaj ze względu na to, że na Goldzie nie dosyć, że daje budowę 20%, badania 20%, to jeszcze szkolenie 20% i to wszystko mamy po prostu w jednym pakiecie tutaj, ale nie nadaje się ona pod żadną linię. Kabłonka zmieszku jest to typowa piechota, jak widzicie, czyli 50, 30, 50 i 30, i wszystko pod piechotę. Teraz Dą głapo. On ma limit magazynowania anime do 300 tysięcy więcej, oraz kolejny, który ma tutaj możliwość zwiększenia wielkości armii, jeżeli chodzi o ruszenie na cud i atak kawalerii. Zatem, no cóż, moim zdaniem, tak średnio bardziej sprawdza się w Koloseum. Obserwator, Watcher nie jest to płatny bohater, aczkolwiek możemy go też mieć z Heli. I tak, szkolenie 20%, no i oczywiście owe tutaj dwie rzeczy, które są w większości. Ponury wilk. Jak widzicie, 25% PZ Armii. Należy pamiętać, PZ Armii, czyli całej odporność piechoty 50 i 30 atak. teraz Moim zdaniem tutaj fajne, bo ze względu na to, że daje właśnie 20% dodatkowo jeszcze do chowańców, co jest bardzo miłe, szczególnie z tym nowym pakietem podchowańców, który zaraz pokażę na goldzie, no i oczywiście tutaj znowu wielkość cudów i 30% ataku. Mercedkerka, typowa, tak samo jak widzicie tutaj, też dobra w koloseum całkiem, jak tkaczka, oraz e, mm, jak, e, jak jak Arielka, czyli tamta ruda robot parowy, Kawaleria, czyli 50-50, 30, czyli PZ, odporność, atak. Fem fatal. Fem fatal, szybkość badań 25%, obrona e, tutaj, w sensie odporność armii, tutaj jak widzicie, 25% całej. Oraz atak samej piechoty, więc, no, taka średnia na linię, w tym wypadku, ze względu na to, że, no, lepiej mieć coś jednolite. Okej, okay. centaur, badania, 25%, obrona i kawaleria. No i to by byli wszyscy bohaterowie, jeżeli chodzi o linię, jeżeli byście po prostu chcieli sobie. Aha, jeszcze czciciel. Czciciel mroku też jest spoko, szczególnie w połączeniu z właśnie tutaj lalką jak mamy na złoto, bo daje też badania 25% i szkolenie 20%, więc naprawdę przyspiesza to mega szkolenie, no i jeszcze wydobycie złota plus 150%, ale daje nam to też również jeden darmowy bohater, mianowicie Kowal Dusz, też daje nam tutaj 150%, a jest to bohater darmowy, teraz w koloseum, ok, jacyś się sprawdzają, jak widzicie, ja aktualnie jestem Szczęśliwa trzynastka od wczoraj, więc tak. Bohaterowie, którzy najlepiej sprawdzają się w Koloseum, moim zdaniem, jeżeli chodzi o płatnych, będę wymieniał tylko płatnych, to tak nie mam jej, ale genialna na goldzie. Po prostu genialna na goldzie to jest taka ulepszona wersja pogromcy demonów. E, oczywiście, tkaczka też tutaj, już w samej niebieskiej ramce, ze spokojem wystarcza. Tutaj akurat mam małą diablicę ze względu na to, że daje stunat. Kaczka leczy, prawda? A to jest po prostu e, myśliw, myśliwa, myśliwa, no bo to jest chyba raczej ona. Wygląda e, po prostu, ja, znaczy mniej więcej jest jak pogrąca demonów, aczkolwiek silniejszy. jest to bohater. Wieźma snów ma natomiast bielne leczenie oraz stuna, aczkolwiek. No, moim zdaniem nie jest jakoś super przydatna. Tutaj, jeżeli chodzi natomiast o morską śpiewaczkę, w ogóle przydatności nie ma. Natomiast, jeżeli chodzi tutaj o opiekunkę, to jest fajne, bo ona zmniejsza atak wrogich bohaterów. Więc, jeżeli mamy ją na goldzie, naprawdę warto ją wystawić. Ona jest bohaterem, który zadaje ciosy dystansowo, rzuca po prostu takimi, nie wiem, jakby to powiedzieć, mieczami zadaje ciosy dystansowo i zmniejsza atak wszystkich wrogów. Tutaj mamy Pana Blondaska. Pan Blondasek ma to do siebie, że mm, też leczy biernie, tylko, że nie tak mocno, jak Wiedźma Snów, ale też leczy biernie oraz jako skilla ma stunę. Jeżeli chodzi o tutaj Barbarzyńcę, Barbarzyńca jest bardzo dobrym tankiem, ze względu na to, że posiada największą ilość, jeżeli chodzi o punkty życia ze wszystkich bohaterów. Oczywiście pominąłem Wielkoluda, Wielkolut jest no, też po prostu boski, jeżeli chodzi o Koloseum, aczkolwiek bardzo wolno ładuje mu się jego główny skill. Okej, okay, dobra. Jego nie testowałem nawet. Burzowa Lisica jest bardzo moim zdaniem przeciętna. Mistrz kucharski jako zastępca dla tutaj czarnej wrony, moim zdaniem świetny, aczkolwiek lepszy dystansowy jest opiekun gaju. Takie jest moje zdanie. Opieką gaju wszedł i, no i jakiś czas temu, i jest on niezwykle naprawdę bardzo dobrym bohaterem, jeżeli chodzi właśnie o tutaj dystans. Tutaj mamy sobie kolejnego zręcznościowego bohatera. Szczerze mówiąc, muszę przyznać, że średni, więc nie warto w niego inwestować. Lalka. Lalka i tkaczka, jeżeli mamy na goldzie. To jesteśmy nie do zniszczenia w koloseum, praktycznie. Można by powiedzieć, bo tkaczka leczy, lalka też ma taką możliwość, i praktycznie nie jesteśmy w stanie zostać zniszczeni tutaj. Jeżeli chodzi o ową panią, tutaj moim zdaniem mało opłacalna. No, chyba że jest akurat idealna konstelacja po prostu pod nią, aczkolwiek moim zdaniem nie warta inwestycji, jeżeli chodzi o to w ogóle. Jeżeli chodzi natomiast o ramki, to tak. Barbaszyńca musi być na goldzie, mistrz kucharski przynajmniej na fiolecie. Natomiast ona na samej szarej ramce już robi swoją robotę. Byleby tylko miała wszystkie itemy. Dągłapo. Świetny tank, ponieważ bardzo szybko podlatuje do przeciwnika. Można by powiedzieć, że robi taki szermierczy wręcz cios. I ogólnie moim zdaniem jest fajny jako tank. Drzewiec, szczerze nie testowałem drzewca jeszcze drewniaka tutaj w Koloseum i widzę, że ludzie nie za bardzo to robią. Ponury wilk też jest dosyć fajny, tyle że dosyć szybko potrafi paść. Nieważne, na jakiej by tu ramce to nie było, ślimaczek, księżniczki w ogóle nie wykorzystujcie. Berserkerka jest za to bardzo dobra, ze względu na to, że ma oczywiście na goldzie, tutaj należy pamiętać, ze względu na to, że ma stuna mm, oraz jest dosyć wytrzymała. Robot parowy, moim zdaniem, moim zdaniem, e, średnio przydatny, jeżeli chodzi o koloseum, gdyż to jest tank, to jest tank, on jest tankiem. Robot parowy jako tank moim zdaniem sprawdza się słabo. Tutaj e, Fem Fatal. Fem Fatal to też jest coś w rodzaju mm, pogromcy demonów, można by rzec. Tyle tylko, że ona po prostu robi e, tutaj e, zaskok od tyłu i uderza lancą i ma niezwykle mocny. Już naładowany skill polecam na ramce przynajmniej złotej. Centaur też na złotej ramce. Tank, aczkolwiek moim zdaniem bardzo kiepski, już mierzyłem się z tym tankiem i szczerze mówiąc, jeżeli o niego chodzi, to ze spokojem Rose sobie nawet tutaj z nim radzi. Więc tak by ta sprawa się przedstawiała. Więc jeżeli miałbym wystawiać idealny skład, powiedzmy, że mam wszystko na złoto. Wszystkich bohaterów. To wystawiam tak. Róże. Wystawiam tkaczkę w tym momencie wystawiam przeklętą lub fem fatal. No w zależności jaka konstelacja Astrę. prawda? Oraz, oraz yy, Opiekuna na gaju. Ja bym wystawił taki skład, gdybym miał wszystkich bohaterów na Goldzie, i moim zdaniem w tym momencie jesteśmy praktycznie, że nie do zniszczenia. Takie jest moje zdanie, i myślę, że jeżeli sami potestujecie sobie tak właśnie bohaterów. To zauważycie, że jest olbrzymia różnica niestety między darmowymi a płatnymi gdyż płatni Mają poza pogrom co demonów, bo naprawdę cały czas świetny. Sprawdza się jako darmowy bohater z popielaczka, również. Aczkolwiek, no, cała reszta. Na przykład, Prima donna pada, mimo tego, że mam ją na goldzie, pomimo tego, że różnica w mocy jest jak widzicie 300, aż. Całe, całe 300, mimo że ją mam dopiero na niebieskiej ramce, Primadona praktycznie pada od razu. A jeżeli chodzi natomiast o Tkaczko, ona ma jeszcze taki dodatkowy atak, który zaraz przedstawię. Tylko znajdę tutaj bohaterów. Momencik, ok. Umiejętności bohatera. E, tak, przywołuje mod, który zadaje cios losowemu bohaterowi, powodując obrażenia ogłuszając na 3 sekundy i to jest na srebrnej, na niebieskiej ramce, a zadaje 4000 ponad obrażeń, więc jak na moje, bardzo dobry bohater. Przeklęty myśliwe, jak widzicie, zwiększa przebicie wszystkich sojuszników o 65, więc fajne na opiekuna gaju na przykład w tym momencie no przydatne, jakby na to nie spojrzeć i na nią samą również przywraca jak widzicie kolejna osoba, która która leczy, dlatego też ją wybrałem, no i zadaję oczywiście tutaj 4 razy obrażenia po bliskim wrogom na dużym obszarze, 4 razy po tysiąc czyli po no, 1200, no to 4800. To jest moim zdaniem skład idealny i ja bym po prostu sobie taki ustawił, gdybym mógł. Niestety aktualnie y, sprawa wygląda tak, że po prostu no, mała diablica troszeczkę lepiej się sprawdza na tej ramce, aniżeli y, lalka na szarej. No i niestety. Tkaczkę będę musiał dopiero robić. To będzie pierwszy bohater. Tkaczka, którą będę ulepszał na złoto, ze względu właśnie na to, że ona genialnie będzie sprawdzała się również jako lider. To by było na tyle, jeżeli chodzi o poradnik. Wiem, że był długi. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Jeżeli macie jakieś pytania, a na pewno będziecie mieli jakieś pytania, tutaj pisać w komentarzach. Postaram się odpisywać na bieżąco, gdyż. No, domyślam się, że bohaterowie to jest temat rzeka, każdy ma innych swoich, ulubionych, i w ogóle ja po prostu wyrażam swoje zdanie i przedstawiam je w taki oto tutaj sposób. Więc trzymajcie się dziwadełka, pamiętajcie o socjalach, łapce w górę i komentarzu dla statystyk. Więc dzięki wszystkim za oglądanie, to uthala. trzymajcie się na razie i cześć.